26-milionowe dofinansowanie ze środków europejskich na poprawę jakości transportu publicznego ma zaowocować zakupem 15 autobusów na gaz CNG. Właśnie ogłoszono podzielony na trzy części przetarg. W pierwszej części miasto zamówi 3 autobusy klasy MIDI, w drugiej części będzie 11 sztuk 12-metrowych autobusów. Ostatni, 15, to Przegubowiec. Jednak nie tylko autobusy trafią do Suwałk dzięki temu dofinansowaniu. Jak już informowaliśmy, miasto zamierza również kupić 120 rowerów i ustawić dla nich 12 stacji. Składając wniosek o dofinansowanie tego projektu, my dla instytucji przyjmującej wnioski wskazaliśmy nasz pomysł na to, jak rower miejski miałby być rozwiązany i jak miałby funkcjonować w Suwałkach. Określiliśmy również potencjalne lokalizacje tych stacji, które chcielibyśmy, by w naszym mieście powstały. Magistrat jednak mimo tego wskazania dopuszcza możliwość korekty wskazanych lokalizacji. Jak najbardziej dopuszczamy taką możliwość przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych. Takie konsultacje są już przygotowywane, lada moment je ogłosimy. W materiałach konsultacyjnych miasto wskaże proponowane w pierwotnym wniosku lokalizacje. Mieszkańcy Suwałk, poruszając się po mieście, generalnie poruszają się w kierunku północ-południe. Północ to te miejsce, gdzie jest sypialnia naszego miasta, południe, czyli centrum i dalej zakłady pracy, czyli tu, gdzie pracujemy, tu, gdzie uczymy się. Widzimy chociażby po tym, ile tych rowerów stoi przy suwalskich szkołach, więc na pewno wiele z tych stacji byłoby zlokalizowanych na terenach sąsiadujących ze szkołami, ale również i na wspomnianym osiedlu Północ, gdzie jest właśnie suwalska sypialnia. Zatem to są nasze propozycje. Jak jednak zapewnia Kamil Sznel, nic nie jest przesądzone. Urzędnicy z magistratu wezmą pod uwagę głos mieszkańców. Chętnie posłuchamy głosu mieszkańców. Być może mieszkańcy mają w ogóle inny pogląd na tę sprawę i wtedy ich propozycje zbijemy z naszą koncepcją. Zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Miejski rower ma szansę zafunkcjonować w Suwałkach w połowie przyszłego roku.